Pokazać wam coś załamującego? Taki lód robi moja zamrażarka. Nie są to nawet kostki. W dodatku kryształki są mglisto-białe, a czasami mają posmak cebuli. Chcę się nauczyć robić prawdziwe kostki przezroczystego lodu, który ma wspaniały smak. Tak jakie widujemy na zdjęciach. To mają być najlepsze kostki lodu. Zwykła kostka lodu. Jeśli robicie kostki lodu, musi sprawiać wam to przyjemność i trzeba się pogodzić z faktem, że lód stopnieje. Trzeba go robić z dobrej mineralnej wody z zaufanego źródła. Wodę warto przygotować, by usunąć bakterie i inne zanieczyszczenia. Płyn wlewamy do głębokiego naczynia, czekamy aż ostygnie. Myjemy zamrażarkę, żeby nie śmierdziała starą cebulą. Wkładamy do niej naczynie. Po zamarznięciu wody przenosimy lód na blat. Odcinamy zewnętrzne krawędzie. Z bloku czystego lodu wycinamy kostki, które wygładzamy żelazkiem. Wrzucamy kostkę do szklanki i zalewamy ją ulubionym napojem. Stosując lód, nie zapominajcie o odpowiedzialności. Kostki lodu mogą być wspaniałe, piękne i cudowne. Godne przekazania wnukom, które poznają zapach waszego oddechu w whisky. W naszym programie pokazujemy wam, jak robić rzeczy, które wydaje się wam, że umiecie robić. Proste czynności bywają bardzo złożone. Nazywam się David Rees. Do dzieła. Zwykłe czynności, niezwykłe umiejętności.